okazji dzisiejszego święta chciałybyśmy przeprowadzić sondę, aby dowiedzieć się, jak uczniowie i nauczyciele naszej szkoły spędzają tegoroczne święto. Zapraszamy do oglądania. Czy świętujesz tegoroczne walentynki? Niestety nie. W tym roku nie. Jaki jest twój wymarzony prezent walentynkowy? Dzień wolny od szkoły. A uważasz, że walentynki są świętem zakochanych, czy świętem sprzedawców? Świętem sprzedawców. Dlaczego? Najwięcej pieniędzy zarabiamy w tym okresie. Nie uważasz, że to jest słodkie, kiedy chłopak daje dziewczynie kwiaty? No, nie wiem, co od dziewczyny zależy, tak. Niektóre nie lubią takich rzeczy. No dobrze. Obchodzisz walentynki? Nie obchodzę. Uważasz, że walentynki to święto dla zakochanych, czy dla handlowców? Zakochanych. Gdybyś obchodził w tym roku walentynki, to jakbyś to zaplanował? Grałbym w komputer. Ale gdybyś miał jednak tą swoją drugą połówkę, to jakby to wyglądało? Nie, możliwe, że jakiś kiedy gdyby było w sądzie. Dobra, okej, dzięki. Czy świętujesz tegoroczne walentynki? Tak. A jak one będą wyglądały? Pojadę z dziewczyną do kina i już to drugie. Uważasz, że walentynki są świętem zakochanych, czy świętem handlowców? Sądzę, że powinno kochać się przez cały rok, a to, że jest święto takie, no to bardziej zarobią na tym. Mogą sprzedać więcej kwiatów, czekolad. A jaki jest twój wymarzony prezent walentynkowy? Dosyć długi na dobranoc. Czy obchodzi pan walentynki? Obchodzę. A jak wyglądają te walentynki? Staram się za każdym razem zrobić jakiś miły prezent osobom, które uważam za takie, które powinny otrzymać coś ode mnie na ten dzień. A pana prezent jaki był wymarzony, który pan by chciał dostać? Ja mam prezent od mojej walentynki codziennie. To znaczy? Fakt, że jest ze mną moja żona, świadczy o tym, że daje mi codziennie swój prezent. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy świętujecie tegoroczne walentynki? Tak. Tak. W jaki sposób? Jaki jest wasz wymarzony prezent walentynkowy? Bukiet róż. O, te boksy takie, które są czerwone. A sądzicie, że walentynki są świętem zakochanych, czy świętem handlowców? Moim zdaniem to jest typowy dzień zakochanych, ale powinno się obchodzić go cały czas, rok, a nie tylko w tym dniu. Więc jeżeli się kocha, to powinno się to okazywać na co dzień. Dobrze, dziękuję. Jak spędzasz tegoroczne walentynki? Ciężko wyczuć, pewnie w domu przed telewizorem. Jaki byłby twój wymarzony prezent, który chciałbyś dostać na walentynki? To znaczy, no wiesz, lepiej chyba komuś dać coś niż samemu dostać. No dobra, ale jeżeli ty byś chciał coś dostać? Czy garnek na siłownię? Okej, a ty drugiej osobie co byś chciał podarować? Nie wiem, jak coś własnoręcznego raczej. Wydaje mi się, że to była raczej najlepsza możliwość. Okay. Jakieś zdanie, posiłek, coś. Uważasz, że walentynki to święto dla zakochanych, czy handlowców? Oczywiście, że dla handlowców. Dlaczego tak uważasz? No, zobaczcie, jak to jest trudno nagłośnione, nie? Nakręca się to i wiem osobiście, jak pracuję, co w walentynki się dzieje w pracy, czyli wszyscy biegają. No dobra, ale nie uważasz, że to jest słodkie, jeżeli chłopak kupi jakąś drobnostkę i podaruje dziewczynie? Czy raczej nie powinien się kochać przez cały czas? Czy no tylko tak, tylko jak, tak jak mamy dzień babci, dziadka i tak dalej, to jest ja będzie dla zakochanych. No ale to wydaje mi się, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, że to powinno się kochać przez cały rok osoba, a nie przypomnieć sobie raz tam w roku, że o, mam dziewczynę, czy tam żonę i trzeba coś kupić, nie? No dobra, dziękuję. Czy obchodzisz walentynki? Nie obchodzę walentynki. Dlaczego? Uważasz, że to święto zakochanych, czy święto sprzedawców? Według mnie jest to święto sprzedawców, ponieważ chodzi w nim o to, żeby sprzedać jak najwięcej artykułów walentynkowych, kwiatów, pomników itd. Dziękuję. Dobrze. Obchodzi pani walentynki? Generalnie tak. A jaki jest pani wymarzony prezent? Nie, ja mam wymarzony prezent. Powiem, że najważniejsze dla mnie to jest to, żeby spędzić czas z bliskimi. Najczęściej są to właśnie przyjaciele. A jak spędza pani ten czas? Różnie, w zależności od pomysłu, czasem gdzieś wyjdzie z kina,
kolacja. Uważa pani, że walentynki to święto zakochanych czy handlowców? Różne. Znaczy się, jest tutaj sporo komercji, czyli gdzieś tam taki punkt dla biznesu i uważam, że walentynki są cały rok. Ale z drugiej strony jest taka okazja, gdzie mamy dzień babci, dzień taty, dzień chłopaka. Czyli no fajnie mieć jeszcze jeden jakiś ekstra w roku, który gdzieś tam dzień taki przypomina po prostu, że warto coś więcej od siebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Obchodzisz walentynki? Nie. Dlaczego? Nie, dziewczyny. No ale walentynki też można spędzać z przyjaciółmi i tak dalej, osobami, na których nam zależy. Tak, ale nie lubię tego. A uważasz, że walentynki to jest święto dla zakochanych czy dla handlowców? No chyba dla obu, no bo jednak ten dzień każdy tam się bardziej kocha niby, no ale też handlowcy też zarabiają, no bo kupują te kwiaty, nie kwiaty, wszystkie te cukiereczki. A jaki jest twój wymarzony prezent, który ty byś chciał dostać na walentynki? Nie, nie myślałem, nie myślałem. Dobra, dziękuję.